Tak. I działamy. Kontynuujemy kampanię. Dobra, zostało niewiele do końca, zostało niewiele do końca. Lecimy, panie misjo, panie loadingu, minąć szybciej, 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 sznela, los, los, los! Dobra, trzeba by coś sobie pogać dość dużo dzisiaj, może nie tyle dość dużo, co trzeba by się wygrać za cały tydzień, bo po dzisiejszym cumyczku ja sobie zrobię prawdopodobnie tydzień przerwy. Może nie tyle tydzień przerwy, co prawdopodobnie do piątku, soboty nic streamować nie będę, więc no, całkiem spore to jest. LUL! Więc będzie krótka przerwa. Dobra, jednak jest za głośno. Jakiej przerwy? No będzie przerwa. Inaczej nie widzę tego. Jutro idę na prawie nockę. Prawie nockę. Aha, to jest ledwo. Ale dostałem w pierś. O kurde, letanu. Zostawić go! Leave my friend alone! Kurde, bo czekaj, bo zapomniałem się gra w ogóle. Chwila, czym ja gram? Aha, dobra, gram tym zwykłym dupianym Vanguardem. To robić specjalnie, żebym nie oglądał jak Batman grasz. Dokładnie. Ale nie, inaczej tego w nie widzę. Jutro jestem prawie na nockę. Wrócę. Za późno noc, więc do strumyczki odpada we wtorek. We wtorek. W wtorek będę chciał wszedł odpocząć. W środę mamy robotę, w czwartek. Słuchajcie, jak trend będzie chciał coś zrobić. No a w piątek jestem znowu do roboty. Znowu do roboty. Że zobaczy się dopiero pod koniec tygodnia, czy kiedy będzie po przerwie. Jezus Maria, co to jest za Titan Wall? Oj, Jezu, no mnie zniszczyli znowu. Kurde, i przypał. Co za przypałowa bitwa. Ale wiesz co, Deziu? Ja już tak czy tak powiedziałem sobie, że no Titan Falla bez pomocy... Jezu, Batmana. Batmana zagram po tym, jak sobie wrócić z wakacji. Bo kto mi będzie podpowiadał? Kto mi będzie podpowiadał, jak nie ty, no? Cięż kurna, ale niedobrze. Słuchaj się, dajcie mnie baterię. Kurde, co tu się dzieje? 26 lipca i już jestem jak ktoś. No właśnie ktoś mi mówi, że 25-26 lipca. Dajcie więc mniej więcej dotąd. Więc mniej dotąd będzie ta przerwa. Tak, pewnie coś. Jak nie, dojdziemy potem do Batmana przed 25, to robiłem coś co innego. A tam jeszcze malutkie zmiany zrobiłem, bo niespecjalnie chce mi się grać.
Jezu. Korzystajcie z rdzeni. Pośle 4, dostaniecie do podziemnego wejścia. Nie specjalnie chciałem się w Infinite Warfare grać, więc... Zagramy coś pewnie innego. To jest, to jest jakieś powalone. No weź go rozwal. Jest! Diabnięta, to jest kolejny. A to jest nasz, dobra. A jakiś Polaris nie goni, jakiś Polaris Solaris nie goni. Widziałem śmieć z wysoka. No właśnie. Po 25 lica. Bo tobie chyba jako jedynemu zależy na Batmanach. A więc jak jedyna osoba, której zależy na Batmanach nie będzie, no to kurde, to nie ma sensu. Ja to też nie tylko dla siebie gram, ale i też dla was. Przywalił. Co za ty. Bijemy. Wow. Uwaga, krytyczny poziom uszkodzeń. Jakiś legion tam jest. Legion, bo jest nas wielu? Bo jest niewielu. On ma fajną tarczę ten Legion. O kurde. Nie tarcza padła. Panie Salo, bijemy go. Kurde, bijemy mendę jedną. Dobra, żyjemy. We are alive. Alive. Pap właśnie pojawił kolejny kod Getry Online. O kurde, jeszcze demonowi, bo też lubi. O, to widzisz. A demona też. Lubi... bo odminął Bulldog, zaczął to streamować. Wciąż się zastanawiam, kiedy kupić tego puba, bo bym sobie zagrał nawet. No czemu nie? Wszyscy dobierają. O kurde, gdzieś spopila. O tu ja, Jezus Maria. Nigdy tego nie wygrasz, bandziorze. Mówisz? O Jezus, chyba i tak tego nie wygram. Wiedziałem, że cwaniaczek będzie chciał. Niezły strzał, Uber. Musimy ruszać dalej. Hello, darkness, my old friend. Zabił Ośka, kurde, zabiję Ośka. Znowu. Znowu. Cały czas ulepszony, ty bla bla. Ja mam też 60, bla 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 bla. A! To jest ten mały robal, dobra. Mały robale trzeba zgniatać. Ready for attack? Tak. Bo wiesz, to będzie ciężko. Dlaczego to muszą być wszędzie spopilacze? Dlaczego muszą być wszędzie spopilacze? Bang! Dobre strącenie, pilocie. Kontynuujmy. Spoko, spoko. Niszczymy go. Jesteśmy dobrym teamem. Bang! Kurde. Titan Wolfer.
kim tam walczymy? Boli. Boli. A, pani admirał, pani Saro, idziemy. Rdzeń salwy gotowy. Sara, dobijmy. Aaa, jakiś Solarius, dobra. Haha, jakieś miny, miny. Zła mina do dobrej gry. Hello, Titan, my old friend. Jasne, jasne, idziemy. Dalej, no bo ja bla bla. Jedziemy, przygotuj się, pilocie. No to w górę. Jedziemy! Juhu! Jadę windą sobie. Windą sobie jadę, jadę windą sobie. No, dobrze ci idzie, Hubert. Dzięki. Jeśli o mnie chodzi, licencję pilota masz jak w banku. Danke. Kończmy i zabierajmy się do domu. Okej. Nowe wyposażenie, Polaris, Solaris, dobra, lecimy. Co to jest? Railgun. A co my tu mamy? To było. Ruchy, ruchy! Zbliżają się wrogowie! Dobra, będziemy sobie w Solarisem grać. Haha, hello! La latam! Ja... Już nie latam. Halo? Ej, pani Foro, a tu to stąd. No zadaje to niemały damage. Aha, i co ty z tą salwą? No co ta salwa? Co? Co? Dupa, nie salwa. Auć. Auć. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądała tutaj seria. Zanim z lotu. Dobra. Spróbujmy użyć rdzeń z lotu. Lecę do... Kurde, fala! Jest, żyje. Siema Paskalku, halo, halo. Przytrzymaj strzał. Właśnie tak, no nic nie daje mi to przytrzymywanie strzału. Jakaś Batmany ci się podobały, a no, Batman szanuje. Ja sobie przychodzę DLC do Arkham Knighta, mam 3 osłony ukończone. A nie wiem, warto kupić te DLC, znaczy... Zastanawiam się nad dwoma, nad jedną i drugą wersją. Wersją Goty, a wersją podstawową Arkham Knighta. No, różnica jest około 100 zł. Tylko Arkham Knighta kupię za 50 zł, a wersję Goty za ponad 150. No, mało to nie jest. My name is Farah. Welcome in the Farah Knight. O! Ile baterii! Ile baterii! Ej, przecież go zaraz dziabnąłem już. O! Chyba już. Bijo mnie.
latam, wigadam, wszystko. Mówcie mi od dzisiaj osioł. Latający kum. I co, kupiłeś Pawa? Faja, dokładnie. Faja, my name is Faja. Pani Sario, odsuń się, dziadny go tyłek, o dokładnie. Ło! Pani Sario, szapoba, lubię cię. Czy będziesz moją tanką? Ale te dobre są Warfare. To jest prawdziwy Infinite Warfare, a nie jakiś Infinite Warfare. Wiesz go, to jak diable tego. O kurde. Ej, to się samo ładuje po tym czasie, dobra. Nie mam trzymać lewego przycisku myszki, a prawy, bo to jest styl. Wow, to jest ładowanie strzałów. Oszukują mnie. Pomyli mi się bronie. A to już też jest ładowanie. Bang, kurde, taki damage. Femo byłby dumny. Zbliżamy się do drakonika. Tak trzymać. Ha, dobra, to był Joni. Reload, 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 szybki reload. Ładujemy. Bang. To się nazywa moc. Lubię tego tytana. Solaris ma poja. Tak było, kap. Bang. Dwa hity, jeden, dwa hity i kule po tytanie. To się nazywa damage. A nie jakieś. Tylko ty, aha, dobra, ty strzelasz. No, nikogo nie ma, możemy iść, pani Sara. Ja sobie ten pasek kupiłem za 20 zł. Lul. Że to kurde, ej, gdzie... Dzieciak Dezon, gdzie? Była jakaś piomka na sezon pasa kiedyś? Bo jak to faktycznie można kupić sobie po całą wersję, a sezon pasa jak będzie na jakiejś promocji. Wtedy czy później, bo te piomki... Często się powtarzają. Na PC są inne ceny. Ha, bo ty mówisz, że o wersji PC-towej? Myślałem, że mówisz, że o wersji konsolowej, bo wersje konsolowe są oczywiście lepsze niż jakieś PC-towe. Bierz go. Hello, my name is Sara. Welcome in my freaking hell. Hahaha, niedobrze. Idę, biją mnie wszyscy, pani Sario. Oni mnie biją. Jezus, ile ich tu jest, ile tych tytanów. PC 2017, dokładnie. Jak można na PC-cie grać? Przecież każdy wie, że teraz tylko konsole się używa. Przecież PC te są już martwe. Wow, wow. Au.
Dobra, idziemy pani Sario na podbój świata. Ponoć to miało wzlatywać. A, już zlatuje. Co za kulka. Arka zmierza w twoją stronę. Żmija się wszystkim zajmie. Do zobaczenia. Nie. Nie uciekli nam. Do statku. Ścigamy ich. Ścigam. Nie, dobra, syn pasku 68 na PS3. Kurde, chłopie, to jest hajsu, hajsu. Znaczy to w sumie mimo wszystko jest taniej, bo wersja goty kosztuje 150, nawet więcej złoty, a wersja podstawowa z 50. Jeśli bym kupił podstawową 50 i syn pasa za 80, to byłoby 130 zł. Widzicie tą matematykę? Widzicie tą matematykę? To jest dobra matematyka, ja umiem liczyć. Się opłaca bardziej niż 150 zł. O 30 zł. 20 zł. Dobra. Siema, Bitty. Oho, będziemy teraz strzelać, serio. Aż mi się przypomina misja z GW2 ostatnio. Mówi komandor Briggs. Musimy odzyskać Arkę. IMC zabrało ją do zakrzywiacza na pokładzie drakonicznym. Leży pod linku, to chłopiec, kurde. No wiesz co, właśnie klucze na PSK z tego co widzę są niesamowicie rzadkie. Jak patrzyłem na jakieś kluczykownie dość niedawno, to były same klucze do Gears VR. Musimy dorwać drakonica! Widać, że po, kurde, ja jestem fachowiec. Ale 80 to kosztuje na PS Store. No właśnie, o tym mi chodzi. Kurde, latający tytan, ale fajne. Znaczy to jest Polaris pewnie. Biti! Biti! Wow! Mam cię, młody! Dzięki, trzymaj panie Barker. Bark. Biti! Miło, że jesteś. Biti! Okręt Malta na 10. A teraz normalne karabiny, super. Nie przebijemy się! Super, potrzebny mi pilot, który zabezpieczy mostek Malty! Wrócisz mną? Komandor Briggs, tu Ghost 64, zabierzemy go. Biti, musisz nim wrócić. Tak jest, 6-4. Dasz radę, Cooper. Znowu latam! Lecę, bo chcę. Tak jak ostatnio. Nie zupełnie. Ruchome platformy wprowadzają szereg zmiennych do trajektorii rzutu. Powodzenia. Dzięki. Wow. Okej. Okay. Kontakt z lewej. Cooper, podlecę tak blisko jak się da. Wyczuj moment, żeby skoczyć. Teraz, dawaj! Czekaj, muszę odlecieć. Chłopie, miałem skakać już. Weź nie rób mi takich planków więcej, okej? Okay? Pilot? Czy to ja jestem tym drugim pilotem? O, tuż obok. Uważaj z lewej. Oho! Okej, co tu mamy? Mastiff, dobra, bierzemy szybusie. Trunk. Taki troszkę niefajny był ten trunk, ale okej. Włącz tręczyciele! Chodźcie, odsłaniajcie! O kurde. Szypex. Aaaa! Aaaa! Ile tu jest?
Okej. Ja powinienem być troszkę szybszy. Dzisiaj na YouTubie pokażę wam, jak sprzętkować żołnierza z lepszym dolinkowaniem. Wow. Dajcie mi jeszcze busie i lecimy. Kurde. Hello, darkness, my old friend. Haha, boli. Boli. Strzelbusia i lecisz dalej. Aha. Jestem the best soldier of the soldiers. Widzisz? Ja to jestem fajny czyściciel. A myślałem, że mogę. A, to dobra. Jezus, nie pfękujcie mi tak. Myślałem, to są wrogie wieńczyciela, to są przyjazne wieńczyciele. Działa Malty i ten latający tytan robią za sito. Pracujemy nad tym, wytrzymajcie. Cooper jest w drodze do głównej baterii dział Malty. Nie jestem pewien, czy to wystarczy. Stajcie, spoko. Przepraszam! Kurwa, nie chciałem! Przepraszam! To był tylko prank, kolego, wybacz mi. To są takie snajpy. Speedfire, Volt. Wow! Wow! Uff! A czekaj, aż jeszcze... Aha, dobra, ja dupletem przed chwilą latałem. Się dziwię, dlaczego na hita wszystkich biłem. O, roboty są. Aha, Fabio. A mogę tu więcej robotów mieć? Więcej robotów. Kurde, mogę mieć więcej robotów. Wow. Wolty! Więcej woltów. Więcej dubletów. A to ci... Wow! Hello! Animacja... Animacja jak w Mass Effect'cie. Chyba. To już chyba wszyscy. Brak wrogów w polu widzenia. Cooper, 6-4 wkraczają na pokład. Na pokładzie Malty są wciąż działające działa przeciwlotnicze. Trzeba je wyłączyć z poziomu mostku, żebyśmy mogli się zbliżyć. Okej. Speedfire. Dobry ogień osłonowy. Nie damy ci zginąć. Ha, kurde, takich kolegów mam. Przyjęłam, Ber. Jestem w drodze. Do mostku można się dostać przez tamten hangar. Jakieś pomysły? Dubrix, co mam zrobić? Zamknij drzwi i trzymaj kurs. No, chyba nie myśli, że... Nie, czekaj. Za mną. Kocham tę robotę. Nigdy nie jest nudno. Popatrz,
prostu rusz tyłek, David. No, a cię pomysły. Teraz załatwimy. Burn, baby, burn! To się nazywa dziesiątkowanie w jednym. Panie Gates, panie drożdży. Hello. What the hell? Halo, co mnie za tak zaszczelili? Co mnie zabili? To się tak się nie robi. Dalej. I walimy z dubleciku. To nie było to, co chciałem. Ale też ujdzie. Jest czysto. Tam mówisz? Za mną. Dobra, lecimy. Dawaj, gówniu, ociągaj się. Ej, gówniu. A, nazywam się Kup. Mam swój cel. Uwaga, odpalam! Czysto? Czysto! I tak to się robi. 6-4, za mnie. Cooper, idź do konsoli kapitana i wyłącz działa. Jasne. Wygląda. Kurde, chłopie, czy ogląda dynamiczną? Call of Duty przy Titanfallu to jest... Rozumiem, Battlefield, Cooper, jak przy Call of Duty. Tak jest, robi się. Joystick mam. Do wszystkich, likwidujcie wrogie cele i udajcie się do Drakonisa. To jest to. Jesteś za nisko, drążek do siebie. Lecę. Odciągnij. Odciągam, hopie, kurde. Ale muszę przyznać, że Titanfall mi jodzio. Jest super. Bardzo dobrze, już prawie udało ci się ustawić w linii. Dobrze, udało ci się. No to twój numer, Cooper, nie będę zgrywał niańki. Cześć, BT! Nie, ty jesteś BT. Jesteś BT. Aaa, będzie mnie bił BT! Gotów do przekazania sterów pilotowi. Cooper, zapewniamy ci wsparcie. Mój dobry strzymy, mój też. Jasne. O kurde, chyba będzie jakiś battle tutaj. Nasz mija. To jest ten latający cfel. Chyba zabijemy tego latającego cfela. Aha, dobra, czekaj, chwila, czy... O Jezus. Hello, chwila, nie chcę Kation, nie chcę... Solarisa.
O, to mnie tak biło. A dobra. Ale ma co się bawić? Dobra, czekaj, źle to ogarnąłem, bardzo źle to ogarnąłem. Kurde, te starcie tytanów są ciężkie. Sami żmija tylko, czy jeszcze jakiś jeden z popilat, czy coś? Nie, dobra. Tu jedna żmija mi została. Tu jest żmijka. Aaaa, bang! Ha, nie trafiłem go. Bang. Walka fal. O Jezu, on też ma regenerację. Przecież to też jest Polaris. Solaris. O. Bang! Yes! Haha! Nie! Komandor Briggs, tu BT-7274. Żmija zniszczony. Przyjęłam. Wejdź na pokład i zabezpiecz Arkę. Przygotujemy się. Cooper, szykuj się do rzutu. Zalecam wysiąść. Dobra, wychodzę. Lecimy BT. For the Mother Titan Falls? Bangi po grudzie. A, BT, ty sobie tu stanąłeś, myślałem, że pójdziesz sobie dalej, a to co? Muszę uwzględnić opór aerodynamiczny. Okej, 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 spoko, spoko. Nie, BT, nie ja! Bud, Bludas. Auć, bolało. Już zabij żmiję, kurde. Bity, bijesz go, kurde. Tytany się biją. Ej, nie bij. Kurde, zbił mi, ej. Idź. Straciłem osłonę kokpitu, muszę się schować. Super, celuj w kokpit. No kurde, prawicowy, nie mogę. O. Mam cela jak baba z wesela. BT, jaki jest plan? Musimy wykonać misję. Nie, BT, kurde, ty jesteś janny. Traci wysokość. Wszystko w naszych rękach. BT, BT. Żmija cię zbił. Gdzie ty idziesz? Tutaj. BT. Idę. Trzymaj się tam, BT. Ło! BT, gdzie ty idziesz? Zostań, chłopie, robocie. Jest zbyt duża, żeby ją unieść. Musimy improwizować. Nie, BT, kurde, zostań, zostań to. Będzie przypał jak zginie. Już moim robotem. Robocie. Nie mogę sięgnąć armii. Cooper, musisz mi pomóc. Jasne. Trzeba zabrać stąd Arkę. Mamy mało czasu. Tędy, Cooper. Da, gdzie... Nie! Coś wybuchło.
statek wybuchł. Halo, statku, nie wybuchaj. Bo BT mi zaraz umrze. Zabierz tą tarkę! Niemożliwe, jesteśmy w pułapce. Co ty robisz? Protokół trzeci. Nie stracę kolejnego pilota. Nie, BT, nie. Uwaga, kolizja. Nie. Halo, nie bijcie mi go. No i wszystko się zepsuło. O. Orzeszek. Naciśnij spadce, żeby kontynuować. Twoje problemy mnie nie obchodzą. Gdy dostarczysz arkę zgodnie z kontraktem, twoja zapłata zostanie przekazana przez IMC. Po prostu przygotuj szmal. Zdobędę twój cenny ładunek. Ej, stanie! Zaraz się otworzysz i dasz mi to, czego chcę. Komenda głosowa nierozpoznana. No i zamień się lotnimy z Prima. Nie możemy ryzykować. Arka jest niestabilna. Ej, bohaterze. Masz coś mojego, a ja chcę to z powrotem. No już. Powiedz Tytanowi, żeby się otworzył. W sensie, zwierzył? Ciągle zgrywasz bohatera, co? Za ten kontrakt obiecano mi sporo forsy. Więc powiedz mu tak. Jak się nie otworzy, po prostu strzelę ci w łeb. Okej. Pilot w niebezpieczeństwie. Układ optyczny niesprawny. Nie mogę namierzyć pilota. 48 DLC w ekranie ukończone. Co ten was czy jak to... Teraz go widzisz? Tu jak nawet nie. Jest tutaj! Jest tutaj! Widzisz go teraz? Funkcjonalność zagrożona, bo poważne uszkodzenia. Mam to gdzieś, jak bardzo jesteś uszkodzony. Jestem, kolego, pewien, że coś tam jeszcze w środku ci tyka. Otwieraj się już, albo strzelę. Ci powiedz mu, kto jest twoim najlepszym przyjacielem. Jakie masz ambicje? Fast, szybko. Pamiętasz? Zwierz mu się, otwórz. Teraz policzę do trzech. Tak to już jest z zespołami. Albo się razem wygrywa, albo się razem idzie do piachu. O, spoko. Uwaga! Zbierz go! Losa, spokój, Denis. Wow, wow, nice one. A co zwołacie ten to? Kawa melonowa. Nie, hasło to pokój. Nie! Nie, nie! Nie mojego BT. Nie! Nie BT! Ej! Zabierz stąd arkę! Kończy nam się czas! Nie! Nie! Ale że co? Kawa melonowa? Co chodzi? 7 obrazi plus kawę melonową? BT! Nie! Nie! BT! Cooper! Tutaj! Cooper! Nie mogę kontynuować misji! Nie! Ty jednak możesz! BT! Weź zestaw Steel! Da ci największą szansę na przeżycie! O! Głowę sobie! Głowę sobie odrywał. Ło! Miał pistolet w głowie schowany. Nice. Nie, mój BT. Anime robot zabił drugiego robota.
rozkazu. Kapitanie, masz jakiś sygnał? Jest sygnał, ale słaby. Nie mogę potwierdzić. Ktoś tu jest. Komandor Bridge, wykrywam Mercedes danych. Słaby sygnał. Jestem super OP typu, mam Otejma. Wzmocnij sygnał, muszę się z nimi połączyć. Komandor Bridge, mamy pozycję Coopera. Wyciągnął Mercedes MVP. Musi mieć ten stan Steel. BT, Cooper, spójrz mi raport. Cooper, słyszysz mnie? Odbiór. O, dobra. Mój aimbot nie działał. Myślałem, że jakbym miał schowaną obrytówkę z full ammo. Ja też tak myślałem, że założę sobie jego łeb na tak na ramię i będzie tak du-du-du robił, jak wiecie, ten. Wzmocnij sygnał. Ja pod wozgiem, 100% headshot. 100% aimbot. Aha. No, w sumie w multi też ten pistolet jest dostępny. Cooper, komandor Sara Brink. Jeśli mnie słyszysz, udaj się na mostek. Kilometr na północ. Mamy tylko jedną szansę na odwrócenie losu tej bitwy. Flota kieruje się w stronę zakrzywiacza. Jesteśmy w drodze, to nie koniec. Aha. Dobra, dobra, biegnę. Forest. Wszystko przez Mystusa. Jest pełno broni przeciwlotniczej. Nie możemy zająć pozycji i powoli kończą się nam pomysły. Cooper, mamy tu jeszcze jednego wangarda. Uruchamiam rdzeń i przygotowuję do zrzutu. Ten kupił jakąś dziwną grę do spinan. Wystarczyło kupić ten to samo. Mysos. Cicho, meloniarz. Ale o co chodzi z tym melonem? Jak to widzieć, o co chodzi z melonem? O co chodzi z melonem? Możesz go przyzwać. Przygotować się na zrzut tytana. FS. Siema, FS. Ale ty nie jesteś BT. O, on ma pustą głowę. I teraz ma pełną głowę. BT, czy to ty? O, to jest jakiś chiński znaczek, to jest z chińskiej produkcji BT. Witaj, Jack. BT też jest. Jesteś w marżnowej kolorku. Nowy szkielet, ten sam tytan. Stary lakier, ten sam rdzeń. BT 7274 w pełnej gotowości. O kurde, o jakie ma działo! Ale ma działo. Wyjąłem sobie jakąś pojemną kofę rdzeńkową. Tutaj chyba melony. Wrzucam do walki z IMC wszystko co mamy, ale to nie wystarczy, żeby powstrzymać zakrzywiacz. Musisz się dostać do sterowni. Komandor Briggs to wszystkich. Wesprzeć ognie Coopera i BT. Odsłaniajcie ich za wszelką cenę. Przyjąłem, wykonuję. Cooper, idź na wzgórze. Odsłaniamy cię, lecisz! Ta amunicja mi zmienia? Zamierzam cel! Cela! Uwaga na nasy! Nie widzę już nic. Uwaga! Uszkodzenie kadłuba. Wykryto wrogiego tytana. Atakuj. Hello darkness, my old friend. Rdzeń gotowy. Cele namierzone! Pokażcie mi, co mierzy rdzeń. Wo! Shotgun zaimbot. Fuu, minigun zaimbotem.
Tego to jeszcze nie grali. Wow. No i znowu Gibi. Idźcie z tym Gibi. Gibi nie żyje. Strzelec, nie strzelec, bo ja mam minigana. Uwaga, uszkodzenie kadłuba. Chyba wolałbym mimo wszystko wolałbym tego Polarisa Laser Gunna. To zadaje taki ale to zadaje taki damage. Ale taki damage. Za duży damage. Jasne, jasne, lecę pani szefowo. IT nie wie i walczy z demonami. Żadnym się nie bywa, no to przodu. Komander Briggs, tu Gates 6-4. Spóźniliśmy się? Jesteście w samochodzie. Nawet mi się amunicji nie chce na nich meldować. Wystarczająco dużo, bez obaw. Jesteśmy z tobą. Systemy namiarowe aktywne. Możemy strzelać. Uwaga, krytyczny poziom uszkodzeń. Cel namierzony, ognia! Demga daje jeszcze ten aimbot, poezja i przyszłość strzelany. To takiego Demga daje jeszcze mi aimbot i poezja przestrzelany. Uwaga, krytyczny poziom uszkodzeń. Aha. Rdzeń gotowy. Rdzeń o Jezus. To ta Kationa. No i Kationa mnie zabija, dobra. Ja jednak chcę pana z laser gunem. Laser gun najlepszy. Wow. Nie w tą stronę. Ja tak po zamawiasz sobie to też, żeby Iwana przeczytała i wodzę ją słyszał. I zagłusza, a on nie słyszy i sam czyta. Komander Briggs, tu Gates 6-4. Spóźniliśmy się? Jesteście w samą porę, Gates. Zostało wam jeszcze jakieś paliwo? Wystarczająco dużo, bez obawków. Jesteśmy z tobą. Systemy namiarowe aktywne. Możemy strzelać. Trafiłem wieżyczkę? Trafiłem, ale muszę ją zniszczyć. Już nawet nie trzeba, widzisz, zniszczyłem przed tobą. I za każdym zjedzonym melonem czuję to sam. Ty, bo ci te mały to tam. ZG straci widza. No hej, wybrałaś się, mam cię, ośku. Halo. Widziałeś taką fajną grę jak Titanfall? To jest bardzo fajna gra, polecam. Nie, serio, polecam. Jezus Maria i tych Titanów. Kupiłem tydzień po premierze, panie Wogi, więc wiesz, mi nie musisz polecać. Ale ja i tak ci polecę. To jest dobre, gra. Bardzo dobre.
No kurczę! No podejdź pod mojego laser guna. Dziękuję. Auć! To, aha, dole, tutaj jest pan z popilaczyców. Nienawidzę z popilaczy. Z popilacza są najgorszymi tytanami. Mają najwięcej ochrony. No podejdź. Bang! Laser guny są dole. Zostawiłem 100 zł. No miesiąc po już po 60 zł. No Osiek, patrz. Jesteś w grze. No Osiek, bo... Bo to był Osiek. No a tutaj przypadkowo mamy... Solaris. Dzięki za followego pauza olk. Ale jak przeczytałem Osiek? No bo to jest Osiek. Dobra, chyba przestanę się z tobą patyczkować. No, ściągnij tą tarczę jak możesz. Byłoby miło. Dobry tytan to BT. Inne tytany są dobre jak Somarki. Grałeś multika w ogóle, grałem jeden mecz. Jak kupowałem. I strasznie mi się źle grało. Czy może nie tyle się źle grało, bo właśnie wszędzie były takie nubki, skończyłem za każdym za pierwszym miejscu. A w ogóle nie ogarniałem sterowania, w ogóle nie ogarniałem co jest gdzie. Pierwsze miejsce. Wszędzie ruskie. I dzieci. Tutaj piszą na czasie your mom. No gorzej niż w LoLu czy Kodzie. Czy CS-ie. O! Atakował cię wodą z biedronki. Wow! Hello! Może to nubki to były boty z typu... Jezus, nie wiem. Personel IMG. Mówi generał Marder. Najemnicy dostarczyli arkę. Przygotujcie zakrzywiacz. Inicjalizacja wstępnych systemów zasilania zakrzywiacza. A, wyszedłem. Aktywuję respondery celownicze. O kurde, przykładało... A nie no, zostaw, nie strzelaj do planety. Włączam systemy. To gwiazda śmierci. Harmonia. Współrzędne 264,588. O, dobra, to jest sens zły. Masz swoje pieniądze, Blisk, teraz idź. Moje oddziały zajmą się resztą. W końcu wzięli się za robotę. Wydaje się, że nasz pilot ruchu oboru próbuje zdrukać bohatera. Mamy Slon i Jezu, Bliska. Jezu, będę z tobą gościami grał. Tego załatwię za darmo. Wiesz co widzę, gdy na ciebie patrzę, Cooper? Kupę łatwego szmalu. Dzięki, ale mówię, że za darmo to zrobisz. No, o, Osiek! Jem Ośka! Kurde, Osiek! Zdybią mnie z wodzem, jak to było w końcu. Widzę tam zniszczone. No dawaj, dawaj, zatańczmy się ropem. Dobrze, dobrze, kobitko, spokojnie. Przyznaję, pilocie, jest lepiej niż się spodziewałam. O, znik! No. Ubić stąd. A nie, to nie on. Zakrzywiacza etap. Wybrany cel, system Freeport. Nazwa no. Planety, Harmonia. Wow! Jezus! Tyle tytanów, ej, to jest za dużo tytanów. Be ready for the Titanfall. Wow! Wow! Niewidzialny tytan. To był niewidzialny templariusz. Uciekam. Rdzeń wzlotu gotowy. A, boi. Zakrzywiacz kończy fazę trzecią. Obliczanie zakończy.
wyczerpany. Nie ze mną te numery, kolego. Przed laserem nie uciekniesz, gnoju. A jednak uciekłem. I co? Hello. Warto z ciebie bez tej, co? Zobaczymy, jak sobie poradzi. Wróciłem, biją cię Ośku, Multik żyje trochę, pewnie ma z 5-10 na PC. O kurde, sporo. Ale to jest generalnie zamknięte community, bo prosi to tak niszczą wszystkich, że się odechciał grać. No. Dobra, ciśniemy dalej walkę. Zakrzywiacz wchodzi w fazę 4. Pęd pierścienia 97%. No nie, pająki. Pająki. Łatwizna. Mogę to zrobić za darmo. Nawet się nie zgodzę. Pająki. Dlaczego muszą być tu pająki? Walczysz jak jakiś trep. Bo w sumie jesteś zwykłym trepem. A, tu jesteś. Tak łatwo się nie wynika. Faktycznie, ma silny laserek. Uwaga, spodziewany odrzut energii będzie zabójczy. Czy tylko ja strzelam do tego gnojka? Natychmiast opuścić pomieszczenie. No, zasadniczo to tak. Groźba poważnych uszkodzeń. Jeszcze pają... Nie dam się pokonać w śmiernej podróbie pilota. Jeszcze no... Jeszcze pajączki były ciężkie. Dobra, bierę, czekaj, tu jest, nie? Zakrzywiacz naładowany. Szykujemy. Smaszujemy. Kurde. Kuper, wytryskiwacza przeciążyła moje systemy wewnętrzne. Uruchamianie układu optycznego. Uważony. Układ optyczny przywrócony. Dać komuś wolniejszemu niż Volvo ten silnik pierwszy. Ład na gier. Ostrzeżenie. Wykryto wrogiego tytana. Tana. Ostrzeżenie. O, tu ten jest zły typ. Masz szczęście, bohaterze. Nie zamierzam cię zabić. Nie pracuję za darmo. Ale... Ty też mnie nie zabijesz, dobrze? Masz, zasłużyłeś. Blisk, tytan klasy Vanguard wciąż tu jest. To sam awansowany najemnika? Mogłem to wrzucić do kontaktu. Muszę odwiedzić innych sposób. Fajna sekwencja teraz będzie. Co wy wyprawiacie? System analityczny poda, że jedyną opcją jest przerzut. Podaje, że jedyną opcją system analityczny jest przerzut. Ej, BT mi się psuje. Jedyną operacją jest operacja.
Trudną operacją jest przerzut. Ej, no Bitty mi się psuje. Bitty, napraw się. Już raz umarłeś. Minam też potrzebna mi pomoc. Moje systemy nawigacyjne nie działają. Zabierz mnie do wtryskiwacza. Musimy to zrobić razem. Bitty mi się psuje. Zimnego? No tak, zimnego. Mocny sygnał! Bitty, Cooper! Nasze oddziały naziemne nie dotrą tam na czas! Musicie znaleźć sposób na zniszczenie zakrzywiacza! Nie ma innego wyjścia! Komandor Briggs, chyba znalazłem rozwiązanie. Być może uda mi się zdestabilizować moim odsłoniętym rdzeniem arkę znajdującą się w zakrzywiaczu. Co mówiłeś? Możemy ją wysadzić. Wysyłam współrzutne, poślijcie tam statku. Idź. Przyjęłam. My tam dotrzemy, ale wy możecie mieć trudniej. Zaufaj mi. Wszystko policzę. Zdecydowanie już tyle. Mam taką nadzieję. Jesteśmy w drodze. Powodzenia. Briggs, bez odbioru. Spokojnie, Bitty. Nigdzie się nie wybieram. Tak jest, pilocie. Protokół trzeci. Aha, lecę! Co ty robisz? Zaufaj mi. Nie, Bitty, co ty robisz? Bitty, nie! Ty śmieciu! Nie, ej! Ej! Ej, nie! Bitty, ty super, dlaczego? Super, zaznaczam, że jest potrzebne. Być może trzeba ewakuację w powietrzu. Nie ma tu gdzie wylądować. Bitty. Mamy przelecieć przez ten kipisz, lepiej się nie spóźnij, młody. Halo, ej, nie. Nie. Wow. Wow. Zamierzam cię, dawaj, dawaj. Nie. Dzięki, moja tydanko. Dalej, pilocie! Parker, zabierz nas stąd! Trzymaj się! Michael by pozazdrościł, o, ten Michael Strykel! Bitty! Gdzie jest Bitty? Bitty! Mój Bitty! Bitty! O, planeta wybuchła? Pilocie Cooper, wielu ludzi zawdzięcza ci życie. I jemu. I Bitty. Bitty! Barker, kurs na harmonię. Zabierz nas do domu. Robi się. Nie Bitty! Flota to dowództwo harmonii. Dobrze was widzieć. Witajcie w domu. Zniszczenie tyfona ocaliło harmonię. Dla ruchu oporu ta planeta jest tylko bazą. Ale miliony ludzi nazywają ją domem. Znaleźliście nam zakup. Komandor Briggs mówi, że dołączę do korpusu łupieżców i otrzymam nowego Tytana, gdy tylko technicy wymarzą resztki łącza z Bitty. Nie wiem, jakie to uczucie dostać nowego Tytana. W sumie to polubiłem starego. No polubiłeś, chłopie Bitty? Mówi pilot Jack Cooper. Bez odbioru. Pilot. Byłeś strzelcem, chłopie. Bitty cię zaprzeje. Ty jesteś nieczuły. Ty jesteś nieczułym sługim synem. Nie Bitty. Nie Bitty. Ale też nie. Nie. Ja się nie zgadzam. Nie. Aha, czyli wyglądam jak taki pedał. W końcu zobaczyliśmy naszą pedalską mapę. No to się nie dziwi, dlaczego. Bitty! Czemu nie zgali Bitty na pewno? No właśnie! Bitty!
Czemu ten bohater wygląda jak z Hardline'a? Wygląda? Lbiki! No i się skończyło. Biki! Nie no, niedobrze. Nie podoba mi się to. Najgorsza gra świata. Nie. Nie podoba mi się. Nie. Nie. Przynajmniej fajne napisy. Dobra, pomijmy te już napisy. Nie mogę pominąć. Dobra, to nie pomijamy. Wiesz co, musiał być Słowianin. To musiał. Piękny przykład. Nowego tytana ci budują, co? Jak on ma na drugie Sebastian. Ha. To już wszystko tłumaczyło. Ale dobra, halo. Możemy w sumie zatrzymać czas. Przecież skończyliśmy. Możemy co najwyżej sobie popatrzeć na to wszystko. O!
Wallpaper Engine mi umarł. Miło. Sebastian Gates? Bill Gates. No kurde, halo. Bez kraszy bym prosił. Napisy są. Oglądamy napisy. Wszystkie napisy. BT-727-4 RS Lagera Evo X STI-164i. Nie. Nie. BT mnie zabili. No BT. Jak mogli BT? BT. No nieźle, no nieźle. Te czcionka, te napisy. A się Mass Effect przypomina. To jest zarazem tak jak przed... No prawie, prawie. Prawie jak przed, ale to nie, nie, nie. To nie jeszcze nie ten poziom, to jeszcze nie ten poziom. Po prostu czekamy, aż się napisy skończą. Czekamy, aż się napisy skończą. Nie chcemy się ich pomijać. Bo fajnie tak mijają. I fajne tła są. Trzeba to wszystko zobaczyć. O, kończą się napisy. Miło. Mass Effect 2 to liczyłem jak powiem. Nie, tam Mass Effect 2. No i to w sumie Mass Effect 2 to w sumie prawda. Zależy jak grałeś. No i hełm szaleje. To jakiś przekaz był tajny, trzeba to rozszyfrować. No i dobra, skończyliśmy. Skończyliśmy w Titanfalla 2. W 5 godzin. Równe 5 godzinek Titanfall ukończony. Nice one. GG. Well played.